Cześć, ja jestem Bolek. Dzisiaj sobie nagramy taką specjalną edycję Minecrafta. Czemu specjalną edycję? Ponieważ w tym filmie nie nagrał mi się dźwięk, a film naprawdę myślę, że was zainteresuje. Tak więc nie chcę, żeby taki film przepadł na marne, tak więc nagram go sobie po prostu z takim oto komentarzem w tle. Tak więc mam nadzieję, że nagrywam ten oto filmik. Tak, nagrywam ten filmik bodajże. No i tutaj sobie pokazuję wam enchant nieskończoność do łuku, który zebrałem podczas przeprowadzki, bo na tym świecie wcześniej miałem inny dom. To miał być tak naprawdę mój prywatny świat i po drodze zdobyłem te enchanty. Niestety wody nie będę usuwał, ponieważ woda mi naprawdę pomaga w przemieszczaniu się, jeśli na przykład wchodzę na górę, jak za szybko wejść. To woda mnie na przykład może też ochronić przed strzałami szkieleta w grozie. I tam byłem w odcinku, w którym mi się również nie nagrał dźwięk. Tak więc szkielet zastrzelił zombiaka. Szkielet tutaj ładnie padł. Teraz mogę cały czas komentować, ponieważ ten komentarz jest tak naprawdę w tle. Nie posiadam programu do edycji, bo nie potrzeba mi go po prostu. Jedyne co zrobię, to połączę to tam dwa filmiki z Rocket League'a naraz. No bo mi się rozdzieliły te filmiki, no i wrzucę dwa filmiki. Ale to będą z tego samego gameplaya. Dobra, śmieci nie chciałem od zombiaka zbierać. No i zaraz sobie prześpimy się przy okazji, jak będzie się to wszystko przepalać. I to się jeszcze wszystko tam ładnie przepala, za chwilkę się przepali. Sobie go chciałem zjeść, aby mi się tak naprawdę życie zregenerowało. Przepraszam, potrzebuję się chwilkę napić. Pozwólcie. Dobra. Później sobie to zrobiłam. Dobra. Nieważne. I przez te otwory można strzelać jak najbardziej. Wcześniej tego nie mogłem pokazać. A teraz mogę. Więc. Napiszcie mi w komentarzach, czy da się czymkolwiek naprawić łuk. Wiem, że łukiem się łuk da naprawić. Tylko nie chcę zużywać łuku, albo marnować nawet, kto wie. Nie chcę zużywać lub marnować łuku, ponieważ jest mi to po prostu niepotrzebne. A jeśli inaczej się nie będzie dało, to tak zrobimy. A jeśli się będzie dało, to spokojnie. Normalnie zreparujemy. Tylko napiszcie mi, czym można i jak. Na pewno wiem, że w kowadle tylko nitką, patykiem czy czymkolwiek innym. A jeśli się inaczej nie da, no to możecie nawet od innego youtubera coś tam zobaczyć. Nie wiem, po prostu mi podeślijcie, czy się da tak naprawić, czymś innym niż łukiem sam. Dobra, bez zbędnego przedłużania w tym łuku sobie zaraz polecimy dalej. Mięsko się zaraz przepali. I bum. Rozdzieliłem to na pół, nie wiem czemu. Po co mam kości? Kość wziąłem po to, że jeśli będzie jakieś pies, to wiecie, drugie drzwi zostawiłem otwarte. Nawet nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. No to jest choroba bycia youtuberem. Tak,
chciałem również pozbierać eks, żeby się nie zmarnował. Ziemniak z zombiaka. Kiedyś pióra z nich wypadały. I teraz ja nie pamiętam, czy chciałem iść. A, miałem iść do LAN bodajże w tym odcinku. Tak, idziemy chyba teraz do LAN w tym momencie. Pokopać tego trochę. I pokażę wam, jak działa enchant naprawa. Widzieliście? Killow mi się troszkę naprawił. No, nie wiem, po co mi łopata była w tym momencie. Okej. O, tutaj jest węgiel. I chciałem zobaczyć, jak działa ten enchant. Czyli Killow po prostu pod wpływem expa się naprawia. Wiecie, nie, ja nie lubię na przykład na siłę wykopywać węgla, żeby po prostu coś zobaczyć, tylko chciałem wam to po prostu pokazać, lubię zaspokajać ciekawość widzów i tak dalej. No ale wiadomo, czasami też bez przesady, ale lubię po prostu zaspokajać ciekawość widzów, tak więc sobie tutaj wykopałem przy okazji węgiel, a nie doboru węgla nie mam. Tak więc specjalnie dla was ten cały węgiel kupałem. No i widzicie, jak nam się naprawił do końca Killow. Teraz chwilkę ciszy, może sobie zrobimy, bo nie ma co komentować. Dobra, chwila ciszy minęła, jesteśmy już u LAN i w tym odcinku była, o Jezus Maria, prawie byśmy spadli, w tym odcinku była w sumie dość ekscytująca podróż łódką, bo sobie troszkę tak naokoło popłynęliśmy i bum, tylko 3 serduszka nam zeszły, 6 życia, drobnostka i... Specjalnie zdjąłem tutaj tą lamę, żeby Killowa w sumie nie naprawić, ale zdobyć sobie level. No i tutaj nie chciałem tak tego, znaczy chciałem to wykopać symetrycznie, ale pomyślałem, że to będzie bez sensu, robić jakieś kopuły czy coś. Tylko po prostu wykopać taki duży kwadrat. Nie wiem, czy to będzie magazyn, czy to będzie coś innego. Nie wiem, kompletnie nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy chcecie, żeby to była jakaś baza, magazyn? Jakaś zbrojownia może? Czy farma? Czy coś innego? Nie, napiszcie w komentarzach. A, gdy jesteśmy przy komentarzach i sobie tak kopię, nie ma co mówić, to... Jeśli film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli film wam się nie spodoba, zostawcie łapkę w dół. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie kanał. A jeśli chcecie otrzymywać dodatkowo powiadomienia na swój telefon, lub jeśli nie macie telefonu, to podczas łączania przeglądarki dostaniecie powiadomienia o moich filmach. Ale jeśli chcecie dostawać takie powiadomienia, to kliknijcie dzwoneczek, potwierdźcie swój wybór i proszę bardzo.
Jeśli chcecie coś zaproponować, albo chcecie, żebym coś w swoich filmach poprawił, napiszcie to w komentarzach. No i to chyba już zaraz będzie koniec tego kopania. Jeszcze nie, jeszcze jedno piętro. I Tilow, chyba w tym odcinku, co teraz, a nie, w odcinku, który wrzucę jutro, zrobię sobie diamentowy kilo. W tym odcinku jeszcze będziemy na żelazo jechali. Niestety nie można połączyć kiloku żelaznego z diamentowym, aby otrzymać ten enchant na diamentowy kilo. Szkoda, w sumie, szkoda bardzo. No ale wiecie, żelazny kilo dużo wytrzymuje. I chciałem tutaj pójść do tego lasu. Po co my idziemy na Rooked Forest? No właśnie. Idziemy tutaj z tego powodu, żeby znaleźć tą willę, którą dodali w aktualizacji, w aktualizacji, tak, w aktualizacji 1.11. No i chcę poszukać, chciałem tutaj poszukać tej willi, ale spoiler, że jej tutaj nie było. Kto wie, może jest, może ja jestem ślepy. Nie wiem. W każdym bądź razie parkour profesjonalny, czekajcie na mnie. Przepraszam, chwilkę mnie nie było. Nie z tego powodu, że gdzieś byłem czy coś, tylko po prostu rodzice mi weszli do pokoju. Już wyszli tam. Nie jest takiego poważnego. Postaram się to poprawić. Żeby podczas nagrywania nikt mi w jakiś tam sposób nie przeszkadzał. Najprawdopodobniej poproszę kogoś o takie, wiecie, drzwi, nie na klucz, tylko na taki, na takie pokrętełko, wiecie, o co chodzi. To wtedy sobie nikt mi nie będzie przeszkadzał, będzie ok wszystko. A w tym czasie no zjadłem jedzonko, bo spadłem z drzewa. Dziwny w sumie jestem trochę. Chociaż, że wy nie jesteście ślepi, tacy jak ja. Nie będę coś zrobił. Ślepo. Nie będę z was robił ISU 3, które na pewno znacie. A ISY 3 mają zasięg widzenia 100 metrów. Najgorsze w grze. ISY 3 są po prostu ślepe. 180 chciałem zrobić i zamiast trafić w szkieleta trafiłem w dziecko świni. Mogłem sobie w sumie pilot naprawić, ale tam, dobra. I żeby się stąd wydostać, postanowiłem zbudować łódkę i się przy okazji popłynęliśmy sobie tak przy okazji dookoła. Pomyślałem. Więc dlatego ten odcinek jest taki fajny, znaczy nie, dopiero teraz. Dobra. Troszkę mnie ten szkielet poobijał tymi strzałami. No i sobie robimy taką oczywiście łódkę, ponieważ na inną nie było stać. Bida w kraju, bida. I bierzemy łódeczkę, wchodzimy i płyniemy. Najlepszym kapitanem to ja nie jestem, bo chciałem przepłynąć tą stroną. Nie wiem po co, ale tutaj po prostu się nie dało. Można było tak chwilę dopłynąć, ale to później już, jak sami widzicie, prawie by nam szkielet łódkę zniszczył, chociaż że, no zniszczył nam ją, naprawdę. Dobra, to się teraz będą lały. Ja skorzystałem z okazji. Postanowiłem odpłynąć.
Dobra. Chyba tam był creeper, nie wiem. Wąska ta rzeczka, strasznie. Powiem tak, trudno mi się płynęło, bo o. O. A poza tym w wodzie podwojona jest prędkość kopania. No, jest, jak jesteśmy w łódce, to się troszkę baguje, tak jakby. I łódka nas traktuje, jakbyśmy byli pod wodą. No i tutaj taka krótka podróż łódką. Creeper. He, 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 he. Szkielety w ogóle strzelają, nie trafiają. Ja nie wiem w ogóle, jak one strzelają, bo... Kłonarnice. Tam tych creeperów i zombiaka w ogóle nie widziałam. Dopiero teraz się o nim dowiedziałam. No i creeper. Prawie nas zabił, ale uszkodził przy okazji. Co oznacza, że mieliśmy go z łuku na hita. Odblokowaliśmy sobie teraz drogę i możemy płynąć dalej. Brzozowy las. Oj, lawa. Lawa. I w tym odcinku jeszcze jeden spoiler. Chyba w tym odcinku jeszcze pokazałem wam dokładne moje miejsce spawnu. Dokładne miejsce spawnu. Dokładnie tak. Masło myślane. Dobra, zombiak. I tak to i wiem, tak, że nie jestem śmieszny. No i tutaj jest koniec trasy i... Wcześniej łódki się tak kiwały na boki, a teraz do przodu i do tyłu. Nie zauważyłem tego nawet. Ale... Tutaj... No już chyba znane wam tereny. Dobra oznaka. Jeziorko lawy, prawie byśmy do lawy wpadli, whatever. No i widać nasz domek już. I sobie tak jakby zaraz to nie podutrzemy. Ominęliśmy tam sporo przeszkód. Sporo przeszkód, hehe. Żadna strzała nas nie trafi. Mam nadzieję. Ja to już chyba... A, wczoraj. A, i w lewym górnym roku macie krapsa. Czyli pokazuję, ile miałem wtedy krapek na sekundę. Tak widzicie, 60. Nie narzekam. Bardzo płynnie. I tak Minecraft to jest gra pikselowa, więc nawet przy 15 FPS-ach jakoś daje radę. Minecraft nie potrzebuje super płynności, bo to są piksele. A, to nie w tym odcinku szedłem pokazać wam miejsce spawnu. Tak więc ja się już z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa. Na następnym odcinku chyba, który będzie jutro, chyba, pokażę wam moje miejsce spawnu. Ale bez zbytnego przedłużania, ja się już z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa. Do zobaczenia jutro.